Panie dyrektorze, na koniec jeszcze temat z ostatnich tygodni. Upały nie dają nam o sobie zapomnieć. Cały czas jest gorąco, to apogeum co prawda za nami, ale z upałami wiąże się również pewnego rodzaju klęska. Susza na polach, rolnicy notują ogromne straty i teraz pojawia się problem rekompensat. Na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Co jest w Państwa kompetencji? Jaką pomoc mogą Państwo rolnikom zaoferować? W momencie, kiedy mieszkańcy miast cieszą się z tego, że jest super pogoda, upały, można powypoczywać, poopalać się. Mieszkańcy wsi, no głównie rolnicy, patrzą z niepokojem na swoje uprawy, bo z dnia na dzień, jeśli te opady się nie pojawią, te plony będą coraz mniejsze. Już sprzątnęli w tej chwili zboża jary, które miały mniejszy plon, ale jeszcze na polu jest kukurydza. No i tutaj rolnicy z dnia na dzień notują coraz większe straty. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ofercie ma swoje kredyty klęskowe i tutaj susza jest jednym też z czynników, który decyduje o tym, że o taki kredyt rolnicy mogą się ubiegać. Te kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które mają podpisane stosowne umowy i to oprocentowanie jest niskie na zasadach kredytów preferencyjnych. I tutaj oczywiście szczegóły są dostępne w bankach, bo tam rolnik może się dowiedzieć, na jakich zasadach z tego kredytu może skorzystać. Tutaj mówimy też o działaniach odtworzeniowych w środkach trwałych na skutek innych klęsk żywiołowych, jak chociażby ostatnie nawałnice, które przeszły w czerwcu, w lipcu przez teren województwa podlaskiego, ale też dotyczące właśnie wystąpienia suszy w naszym województwie. Dodatkowo nabór miał być prowadzony w 2016 roku z działania przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzania odpowiednich działań zapobiegawczych. Następuje przyspieszenie i te wnioski prawdopodobnie już w ostatnim kwartale tego roku będą przyjmowane. Tam rolnicy mogą uzyskać do 300 tysięcy zwrotu właśnie na pomoc, na odtwarzanie środków trwałych, majątku trwałego, ale też na działanie odtworzeniowe tego potencjału rolnego zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk. I tutaj mogą zakupić nasiona, mogą zakupić nawozy, mogą zakupić środki po to, żeby taką pomoc też otrzymali rolnicy, którzy w ostatnich latach rozwinęli swoją działalność, a w tej chwili no, w sposób przez nich niezawiniony mogą po prostu ponieść duże straty i to jest w tej chwili liczone protokoły, które są sporządzane przez komisje powołane przez wojewodę podlaskiego na wniosek wójtów. One szacują te straty, na podstawie których rolnicy będą mogli się ubiegać o pomoc. Bardzo dziękuję za to spotkanie i przekazane informacje. Gościem Radia i Telewizji Yard w letnim studiu był dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Stefan Krajewski. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia niebawem.